Cześć. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl Woman. Ze mną jest Joanna Jóźwik i Kasia Zawistowska. Gościnią naszego podcastu jest kobieta niezwykła. Może zacznę od sportowej kwestii. Jest to wielokrotna mistrzyni Polski LZS. Wielokrotna mistrzyni Polski w biegach górskich oraz reprezentantka Polski w Mistrzostwach Europy w biegach górskich. Ale to nie jest czynny sportowiec, moi drodzy. Zaprosiliśmy dzisiaj do studia kobietę, która ma na swoim koncie już 20 nagród w dziedzinie fotografii. Przed nami Aleksandra Szmigiel. Cześć! Wielki wiwat! Cześć, aż Olu. Mi się gorąco zrobiło, jak te sukcesy sportowe, o których zapomniałam totalnie, że to w ogóle gdzieś jest napisane, ale to nie są jakieś wielkie sukcesy, więc tak trochę mi głupio teraz, siedząc przy Asi, która jest tutaj tak utytułowana. Zacznijmy od tego, że Aleksandra Szmigiel jest zdecydowanie zbyt skromna. Tak. Od tego wychodzimy. Więc te tytuły, które wymieniłam, są prawdziwe. Jesteś w podcaście dla bieganie.pl, więc to bieganie na pewno w jakimś stopniu jest w twoim życiu. Tak, oczywiście bieganie doprowadziło mnie tak naprawdę do tego zawodu, który uprawiam, czyli fotografii sportowej, bycia fotoreporterką. I tak, mogę to powiedzieć głośno, że gdyby nie bieganie, to na pewno... Nie wiem, co bym zrobiła w moim życiu. Było. Tak, niczego by nie było. I to jest coś fajnego właśnie też może dla młodych ludzi, którzy wahają się, czy uprawiać sport, bo zawsze się opłaca uprawiać sport, bo gdzieś się to doprowadzi do czegoś fajnego. A powiedz, skąd się u ciebie wzięło bieganie? Wiadomo, zawsze w szkole byłam nadaktywna. Na wszystkich zawodach stawałam na podium i z czasem te sukcesy z zawodów szkolnych, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich. Wszystko to rosło do tych ogólnopolskich potem. Więc trenowałam lekką atletykę przez 10 lat, biegi średnie. I właśnie jak tak o tym mówię teraz, to biegałam biegi średnio. W sensie 2:10 i 4:30, więc taki przyzwoity, ale dający może w dzisiejszych czasach finał albo nawet medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. To były takie czasy. Przepraszam, że ci przerwę, ale jednak 2:10 w wieku juniora młodszego to jest naprawdę juniora. Bardzo szybko. No, były to fajne czasy dla biegów średnich, wydaje mi się, że były świetne dziewczyny wtedy. Angelika Cichocka choćby, 8-8 rocznik. Pozdrawiamy Angelikę. I tak, ten sport, no wiadomo, nauczył mnie mega też pokory, bo jestem z natury niecierpliwą osobą i bardzo, wiadomo, zawsze jak jest się tym juniorem, to te sukcesy przychodzą łatwiej. Później się napotyka na jakąś ścianę i jak przychodzi kryzys, to wtedy się dowiadujesz, czy jesteś do tego sportu stworzona, czy nie. Ale tak, na pewno to, że trenując wyczynowo wychodzisz na trening codziennie, na obozach przynajmniej 2 razy dziennie i przez lata jesteś w takim rygorze, to cię tak formuje jako człowieka, to jest coś wspaniałego, wspaniała szkoła życia i każdy sportowiec, wydaje mi się, jest później dobrze przygotowany do jakiegoś tam zawodowego życia, po prostu zna ciężką pracę. Właśnie nie wiem, czy teraz powinnam zadać to pytanie, czy może potem, jak już zaczniemy rozmawiać o tej fotografii sportowej. Wiem, o którym pytaniu mówisz. Myślę, że lećmy z tym. Dawajcie. Bo oczywiście miałaś bardzo dużo do czynienia ze sportem, można powiedzieć już zawodowym, bo w wieku juniora jesteśmy, mając lat 20, prawda? Czy nawet już nie pamiętam. 18, 19? Trochę lat to lat tak minęło. Dawno temu no. Było. Ale czy pewne cechy jednak nabyłaś przez ten sport? Czy czujesz, że one ci teraz pomagają w życiu? Oczywiście. Przede wszystkim też sprawność fizyczna bardzo mi pomaga w pracy. Nawet koledzy, z którymi ramię w ramię pracuję, nie wiem, choćby na Igrzyskach Olimpijskich, no to tak z taką dozą, można powiedzieć, podziwu bądź humoru mówią do mnie: Alex is never sweat, czyli ja się nigdy nie pocę, jak robię.
Jak szaleję tam z aparatem przez kilka godzin, bo generalnie jest to bardzo ciężka fizycznie praca na takich zawodach, jak mamy przykład Mistrzostwa Świata. To są dwie sesje, jedna trwa 5 godzin, 4-5 godzin. I na przykład w Tokio było tak, że poranna sesja, no to dochodziły temperatury do 47 stopni Celsjusza na przykład, tak? I co dalej, byłaś na Versweat? Przyznaję się. Wtedy się błyszczy. Wtedy tak, pewnie, tak, na pewno coś tam, sauna była taka, nie, ale tak, trzeba być przygotowanym fizycznie też do tej pracy, przynajmniej to ułatwia tę pracę, bo tempo po prostu rośnie. Lekka atletyka jest o tyle bardzo trudnym do fotografowania sportem, że wszystko dzieje się naraz, wszystko wszędzie naraz i musisz naprawdę polować na ten, umiejscowić, który moment jest w tym momencie najważniejszy, co odpuścić. Tutaj na przykład obserwować, ten ma finałowy skok, więc wiadomo, robię ten finałowy skok. Tu jest półfinał, więc nie muszę teraz tego robić. I jakby wszystko ma swoje priorytety. No właśnie, Ola, bo ty jesteś drobną, śliczną blondynką, no, która... taką drobną, no, ale... ponad 50 kilo żywej wagi. Ola, jesteś drobną blondynką i chciałabym cię zapytać właśnie konkretnie o twój sprzęt, ponieważ wiem, że twoje obiektywy, rozmawiałam wczoraj właśnie z naszym operatorem, pozdrawiamy, na temat tych ogromnych sprzętów, jakie wy macie. I to są na pewno wielkie kilogramy. I Przez lata to się zmieniło. Jak zaczynałam, to rzeczywiście taki obiektyw 300 mm, no to był bardzo duży ciężar, ale teraz współpracuję z pewną marką, która dostarcza mi też właśnie sprzęt i on jest coraz bardziej lżejszy. I to jest ale też komfort pracy. To są kilogramy. Tak, ale... ja jakoś się przyzwyczaiłam już do tego. Wiadomo, też trzeba opracować, jak to wszystko nosisz, który obiektyw używasz, który odkładasz, żeby po prostu się nie przemęczać tak bez sensu. I tę wiedzę się oczywiście nabywa doświadczeniem, jakby doświadczenie w tej pracy jest bardzo, no jest kluczowe, można powiedzieć. Ale nie, na to już nie narzekam, ale czyli na nie pewno... masz jakichś tam ramion nie, oczywiście, po takich albo... mistrzostwach to zawsze idę na fizjo, do fizjoterapeuty, który mi później nastawia plecy. Okej, bo na przykład w biegach z przeszkodami, gdzie ja jestem znowu zakochana, no to fotografowie są często w kaloszach, gumiakach, mają folię założoną na cały aparat, no wyglądają okropnie, bo są cali brudni, pozdrawiam wszystkich, to jakby nie mówię dla was. Ale mówisz o takim Ranmagedonie, czy? Tak, tak, więc no ty pewnie też wielokrotnie musisz za tymi zawodnikami biegać, gdzieś się przeczołgać, chociaż nie wiem, czy to w takim tak wymiarze teraz, jak tam. Tak, jak tu przychodziłam, patrzę, mam brudny obiektyw, bo jest piasek i teraz przypomniałam, że ostatnio robiłam właśnie zdjęcia skoków dalej i nie doczyściłam obiektywu jeszcze do tego momentu. Także jest to praca, która wymaga czasem takich poświęceń, ale wtedy lepsze wychodzi zdjęcie i jakby to jest taka satysfakcja, że nie pamiętasz w ogóle później o tym, że na kolanach po prostu przez pół godziny koczowałeś i czekałeś na perfekcyjne ujęcie. A ty mówiłaś, że nie jesteś cierpliwa. I co z tym teraz? To się to zmienia z czasem, kiedy po prostu doświadczenie też sprawia, że po prostu musisz zaakceptować, że tak jest i... Dobra, to muszę w takim razie o to teraz zapytać. Byłabyś dobrym fotografem przyrodniczym? Gdzie musisz kilka dni czekać na to, że na przykład ktoś wyjdzie z nory? Na pewno nie, ale no. Śmieszne, że o to pytasz, bo właśnie teraz mam taki epizod, że mój rodzinny dom jest nad stawem i po prostu odkryliśmy, że zamieszkuje tam nutria. I właśnie się pobawiłam przez jakiś czas fotografa przyrody, bo po prostu ona była tak chętna do zdjęć, że... ale tu nie czekałam długo na efekt, więc tak. Ale takim fotografem, który czeka na ptaszki, nie. To nie, nie, okay. Nie moja... No, wiadomo, ale podziwiam takich fotografów, naprawdę. Musisz widzieć akcję i musisz czuć emocje. Co do emocji, chciałabym nawiązać do tego właśnie, że jesteś bardzo blisko zawodników, właściwie najbliżej, bo jesteś zaraz przy bieżni, czy zaraz przy skoczni. Czuć te emocje zawodników? Oj tak, przyznam szczerze, że na początku to było trudne, bo jak zaczynałam ogólnie fotografować, to jeszcze byłam, można powiedzieć, zawodniczką i jakby tak wychodziłam z tego komfortu
Znaczy poczułam, jak to jest być po tej drugiej stronie i tak, a w sumie jest tak fajniej. I tak obserwowałam z drugiej strony, wchodzi się w te emocje i no, choćby ten moment przed startem, który mnie zawsze jakby fascynował i fascynuje wciąż, bo wtedy najwięcej tych emocji dla mnie się pojawia i uważam, że wtedy widać naprawdę, kim ta osoba jest, jakim jest... Właśnie przed, kiedy są te nerwy, kiedy, nie wiem Asia, czy ty porównywałaś kiedyś ten moment przed startem do takiego, że czujesz, jakbyś miała zaraz umrzeć, coś takiego, że to jest taki stres? Jest taki stres, że odpływa mi krew z rąk, więc... To jest coś niemożliwego w tym podcaście. Mam nadzieję, że... nigdy nie będę miała w czasie życia takiego momentu, gdzie będę miała zaraz umrzeć. Ale przyjdzie, to jest tak mobilizujące. Teraz na pewno przyjdzie, ale tak. Że to jest taki wystrzał adrenaliny i mobilizacji, że tak. Ale nagle robi się cicho zupełnie. Tak. I właśnie też tak jest przed tym zdjęciem, że ja musiałam totalnie te emocje odgonić z głowy, bo po prostu nie mogłabym się skupić też na... W pewnym sensie to pomaga, tak, bo wiedziałam, że tu może być fajne zdjęcie, bo czuję, że tu są jakieś tak, że się dzieją rzeczy, ale właśnie kiedy jest też akcja, kiedy na przykład zdobywamy medal, to też trzeba zachować zimną krew, chociaż wiele razy było tak, że po prostu łzy radości spływały mi do oczu i robiłam zdjęcia będąc do końca niepewną, czy są ostre. Tak było właśnie przy Tokio, jak nasza sztafeta Mix zdobyła złoto. No to było coś fenomenalnego. No chcesz skakać i chcesz się cieszyć, a tu trzeba stać i robić zdjęcia. Znaczy pewnie nie cieszyć, ale po prostu w sensie nie skakać, cały czas zachowujesz ten profesjonalizm i robisz zdjęcia, ale po prostu łzy lecą same, po prostu trudno powstrzymać te takie emocje. I wtedy chyba nie myślisz o tym, żeby to zdjęcie było idealne. Nie, wciąż o tym myślę i się tylko boję o to, tak, ale wyszło wtedy idealne. To zdjęcie akurat jak Kajetan podnosi koszulkę, to takie ikoniczne wręcz zdjęcie z igrzysk się okazało. Ola, bo brzmi to tak, jakbyś była najbardziej może nie stworzona, ale że to, że byłaś w sporcie tak mocno, przekłada się teraz na twoją pracę i rozumiesz tych zawodników, wiesz, które momenty są właśnie najlepsze do wychwycenia, ale chciałabym usystematyzować, żeby się wszyscy dowiedzieli, jakby po pierwsze, dlaczego zakończyłaś swoją karierę i jak to się stało, że zostałaś fotografem sportowym, że jesteś od tej drugiej strony obiektywu. Oczywiście to była długa droga, ale to była taka też fajna decyzja. Poszłam na taką terapię, można powiedzieć, do psychologa sportowego, bo miałam taką przypadłość, że poddawałam biegi, że trening niby dobrze szedł, a na zawodach po 200 metrach schodziłam z bieżni. I po prostu to jest jak taka choroba wręcz, jak spadanie z konia. Jeśli spadniesz z konia, musisz od razu wsiąść, tak? I tutaj właśnie zabrakło wtedy takiej pomocy, nie wiem, ze strony trenera czy kogoś. Znaczy nie dało się tego jakby przewalczyć. No i wtedy poszłam z czego to wynikało? Z tego, że miałeś za dużo... Wydaje mi się, że ja byłam tak przemęczona totalnie już tym wszystkim, że już byłam na takim wyczerpaniu i że już nie mogłam z siebie więcej dać. Chyba poznałam jakieś granice, doszłam do tak zwanej ściany, ale jednocześnie miałam wciąż energię i dobrze właśnie, że poszłam na tą jakby terapię i po 3 spotkaniach tak naprawdę uświadomiłam sobie, że powinnam już skończyć biegać i zająć się czymś innym. I właśnie w jakim to było wieku? Chyba to było, jak miałam 23-24 lata, coś w tym stylu. Czyli stosunkowo późno, jak na zaczynanie kariery fotografa. W sensie moi koledzy na pewno wcześniej zaczynali. Koledzy kolegami, mówimy o tobie. Ale widać, ale... to o niczym nie świadczy. Tak miało być i taki każdy ma swój rytm. W każdym razie tak. I też tak się złożyło, że ja studiowałam w ogóle filologię polską we Wrocławiu. Myślałam w ogóle, że będę dziennikarką piszącą. Takie to było zawsze moje marzenie, bo generalnie byłam dość utalentowana w kwestiach pisarskich. I tak myślałam, że to będzie moja przyszłość. Ale właśnie po 3 latach, kiedy skończyłam licencjat, śmiertelnie się zakochałam i wyjechałam do Warszawy. Przestraszyłam się słowa śmiertelnie. I tam też miałam taką świetną okazję, że dostałam się na studia, bo można było na humanistyczny kierunek składać papiery i było akurat dziennikarstwo, fotografia prasowa. I akurat, że wtedy już coś robiłam z tą fotografią, bo
pracowałam przecież dla bieganie.pl. To było to. Ta-da, mamy to. Tak, to było coś bardzo też mega pozytywnego w moim życiu. Pozdrawiam Adama Kleina, który mnie jakby wtedy odkrył. Koło zatoczyło swój Który krok. Dał mi pierwszy aparat, lustrzankę pierwszą. Czyli wszystko zaczęło się od bieganie.pl. Tak, 2009 rok bodajże Mistrzostwa Świata Juniorów w Bydgoszczy. Pamiętam, że tam Adam Krzot był czwarty. Tak. Ola, welcome back. No. Tak, i to jest wspaniałe, że mogę teraz siedzieć tutaj z wami w tym pięknym studio. Tak. A dziękujemy. Wciąż niebieskie logo bieganie.pl. Tak. I tu były moje pierwsze publikacje i te teksty właśnie. I właśnie na pewno bieganie.pl miał duże znaczenie dla mnie na ten początek. To był super początek dla można powiedzieć, początkującej fotografki. Dobra, czyli stwierdziłaś, że nie umiesz pisać, będziesz robić zdjęcia. W pewnym momencie stwierdziłam, że wolę robić coś tak na 100% super dobrze, a jak robisz dwie rzeczy, no to zawsze ta doskonałość może uciec. I stwierdziłam, że się skupię na jednej, a pomyślałam, że w sumie zdjęciami chyba mogę więcej opowiedzieć. Tak może to zabrzmi. Pisanie też moim zdaniem wymaga mega, mega cierpliwości i jest też niesamowite, ale właśnie tak poczułam, że to jest moja rzecz, bardziej fotografia. No dobra, to pierwsza, nie dziennikarska, ale fotograficzna fucha. Co to było? O Boże. Taka fucha. Pierwszy wyjazd taki na... Kurczę. Pierwsze zarobione fotograficznie pieniądze. Może nie pamiętam takiej totalnie pierwszej, ale pamiętam coś wielkiego. I to był też Adam Krzczot. To była kampania dla Nike w ogóle. Też nam się tu Adaś przewija tak. dzisiaj. Pozdrawiam. Nie, Adam tak, też dużo robiłam na pewno Adamowi przez całą karierę zdjęć. No i była właśnie kampania reklamowa jego sponsora na billboardach w ogóle, w sklepach, więc to było też coś fajnego. I to było tyle fajne, że zdjęcia były robione w trakcie treningu i były takie po prostu totalnie naturalne. Więc to było też fajne, że to nie było takie jakieś pozowane, nie wiem, przy sztucznym świetle, tylko właśnie w Zakopanem, w jego ulubionym miejscu treningu. Więc to było coś takiego fajnego, pierwszego. Pamiętam, że to był fajny czas, bo Nike bardzo dużo robiło fajnych akcji w Polsce i tam się poznałyśmy tak naprawdę. I Asi robiłam właśnie też zdjęcie do takiego świetnego biegu She Runs the Night. Bardzo ładne tą miejscówkę w ogóle wybrałyśmy wtedy. To były te takie te schodki. Takie. Chyba przy ulicy Rozbrat. Tak. I tak, bardzo, 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 bardzo fajny czas, tak. Maj to był chyba, czy tak, wczesna wiosna. Zostawić was na chwilkę. Długie nogi Asi. Tak, to był fajny czas i takie początki grube, można powiedzieć, że sama się zaskakiwałam, że to się dzieje tak naprawdę. Bo tak naprawdę po studiach, studia były bardzo ciężkie dla mnie, bo mieliśmy tam ciężką szkołę życia. I po studiach miałam totalną blokadę, że nie chciałam w ogóle fotografować. O, oh, wow. Zniechęcali mnie w ogóle do fotografowania sportu. Dlaczego? Wydaje mi się, że no, nikt tam nie rozumiał, nie miał większej wiedzy na ten temat, więc po prostu nie wiedzieli też, jak mnie ukierunkować, czy doradzić, ale na szczęście jedna osoba się znalazła, która mnie tam wsparła w temacie. Ale pamiętam, że to był super ciężki czas. W takim sensie dobrze, że się uparłam, że chcę to robić po prostu. Właśnie do tego było to super. Że idziesz na kierunek fotograficzny i zostajesz zniechęcona do fotografii. To jest... I tym bardziej, co to jest za skandal? I tym bardziej lista nagród, która dzisiaj jest przed moimi oczami, pokazuje, że dobrze, że dopięłaś swego, bo tutaj tak, zerkasz, ale tak, ja nie wiem, czy to zostało, są wszystkie. Zostało wszystko wydrukowane, bo nie da się zapamiętać. Ale nie czytajcie, tak. Bo tutaj się spłonę. I ja stwierdziłam, że nie chce mi się aż tyle pisać i po prostu to wydrukuję za przeproszeniem. Ale
Wiesz, ja oczekiwałam od ciebie takiej historii, że nie wiem, fotografowałam bułki w sklepie, bo ktoś mnie poprosił, albo na weselu cioci. A ty nam opowiadasz wszystkim, że ty fotografowałaś Adama Kszczota podczas swojej jednej z pierwszych fuch. Czy to wynika z tego, że ty po prostu wyszłaś z tego świata i do niego wróciłaś? Tak tylko, mi się wydaje, kuchni. Że też od tego, że nie miałam takiej blokady, a że po prostu czułam się jak u siebie, wśród swoich, tak? I lokalizacje są tak wspaniałymi ludźmi. Ja w ogóle uwielbiam współpracować ze sportowcami, bo oni mają taką samą świadomość ciała, jakby jak robisz sesję z sportowcem, no to naprawdę ona nie trwa długo, bo po prostu łapiesz to, co chcesz, tak, dość szybko. I też oszczędzasz jego czas cenny po prostu. Myślę, że to się zmienia, kiedy sportowca musisz ustawić w jakiejś pozie niekoniecznie sportowej. Asia, masz doświadczenie w sesjach, prawda? I wtedy robi się duży problem, to prawda. No właśnie, bo ty masz zdjęcia między innymi Asi w takiej pozycji świetle i nie chcę mówić ubraniu, bo tam go było mniej niż więcej, ale czy jakieś sesje miałaś, które cię stresowały? Mówię o wielkich nazwiskach na przykład, z którymi miałaś okazję współpracować, ale też o tematyce sesji. Miałaś już ich na swoim koncie sporo, więc myślę, że coś tam możesz nam poopowiadać. Było kilka sesji, których jakby nie wspominam jakoś wspaniale, bo była jakby nerwowa atmosfera, ale zawsze jakoś się wychodziło z opresji, w sensie, że zawsze po prostu włączasz tryb waleczny i później dowozisz wszystko, tak? Ale nie, to ale jest bardziej stres. Mówię, że zawsze chciałaś mieć z kimś sesję i ona się właśnie wydarzyła w tym kontekście, że to było coś dla ciebie takie wow. Wiesz co, bardziej to teraz już myślę w kategoriach wyjazdów, nie wiem, na właśnie igrzyska albo jakieś zawody, które chciałam fotografować, jakby, że to jest jakby najbardziej mój świat i właśnie te pierwsze igrzyska Tokio, które były zresztą przełożone i to było coś tak ciężkiego też, prawda? Dla wszystkich, dla całego świata i też dla mnie jako osoby, która pierwszy raz jechała na te igrzyska i musiała rok czekać, żeby się wydarzyły, tak? No ale jak już tam się było, no to ja z utęsknieniem powiem wam, czekam na Paryż, bo to będą pierwsze igrzyska prawdziwe bez COVID-u. No. I to po prostu mam ciary, jak o tym myślę. Dzisiaj taki filmik nawet puścili nie wiem, czy widziałaś, Asia, o Paryżu właśnie, że ciary wszystkim, jak myślą jeszcze o Paryżu 2024, Igrzyska Olimpijskie. Zobaczymy to wspólnie. Tak, polecam. więc tak, w ten sposób, że czekam na coś jeszcze. Ale zajawiłam już sesję z Asią, ale nie tylko Asi. Robiłaś tę sesję i tak, mówisz nie o jest moim to sesja pierwszym sportowa. Projekcie. Tak. Tu pokażę nasze pomoce domowe. Akurat tak. Asia je zna. Tak. Ale to też Ola przyjechała do nas na podcast, po czym zaczęłyśmy oczywiście rozmawiać o różnych projektach, o pracy Oli, po czym okazuje się, że Ola ma wszystkie swoje kalendarze, czyli projekty w bagażniku. Tak. Voilà, bardzo proszę. Tak, bo czasem ktoś chce coś i ja, a proszę, i wyciągam z bagażnika. Tak, to jest kosmiczna Asia. Czy jestem tutaj do siebie podobna? Ja dzisiaj Asi na tym kalendarzu nie poznałam, ale jest to przepiękne zdjęcie. Dziękuję. To zasługa Asi. Jestem tutaj lutym. Jestem lutym. Ale ty potrzebujesz od tego sportu czasem takiego odpoczynku? Tak, czy chcesz właśnie pokazać te moje sportowców projekty, z innej strony? Dokładnie, tak jak mówisz. Te projekty kalendarzowe, które zaczęły się, można powiedzieć, w 2018 roku, z grubej rury to był projekt, Not Ordinary Girl. Zaprosiłam topowe lekkoatletki. Podnoszę jeszcze raz. Polski. Tutaj właśnie widzimy Malwinę Kopro, Angelikę Cichowską, Annę Jagaciak, Kamilę Lećwinko, Anię Kiełbasińską i Scenę Święty. Marię Andrzejczyk i Asię oczywiście, Jóźwik. Asia była pierwszą. I tu chodziło, żeby pokazać je, są właśnie takie naturalne ich portrety, a w środku jak otwierasz, no to widzisz kobiety heroski. I motto tego projektu było, że każda dziewczyna ma w sobie dziewczynę niezwykłą, ale musi ją odkryć we właściwym momencie. I to było takie trochę inspo dla, można powiedzieć, młodych dziewczyn, które szukają jakby swojej drogi. I każda z dziewczyn, które zaprosiłam do projektu, jako nastolatka musiała się zdecydować właśnie, czy idzie za talentem, który w sobie odkryła, czyli sportowym talentem,
i poszły i moim zdaniem wygrały. I zrobiłyśmy odważny projekt, jak teraz patrzymy, prawda, Asia? Bardzo. W przeciągu lat. On jest oczywiście moim zdaniem gustownie zrobiony, nie jest jakby... wszystko jest w ramach sztuki, można powiedzieć. Pamiętam, że jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą się kierowałaś, to żeby pokazać ciało atletki, tak, kobiety, która trenuje. Dokładnie. Żeby też tego się nie wstydzić. Jak to mój że to kurator powiedział, że to był taki hołd dla ciała też właśnie sportowego. I tu właśnie Kamila w stanie błogosławionym, to było też coś wspaniałego, że zgodziła się pokazać. Ola, ja znalazłam takie zdanie na temat tej sesji. Zacytuję. Ciało, które służy przekraczaniu granic nieosiągalnych dla innych. Tak, to Maria Andrejczyk powiedziała. Bardzo pięknie to ujęła. Tak. Czy to jest właśnie motto tej sesji, tego kalendarza? Też, na pewno. I to było takie fajne, że w trakcie projektu odkrywałyśmy dużo rzeczy o tym projekcie. I to było też takie budujące, można powiedzieć. W tym procesie, ten proces twórczy jest bardzo, bardzo zawsze ciekawy i tak naprawdę po tym, jak to zrealizowałam, dopiero później usiadłam i tak sobie, co ja tak naprawdę zrobiłam? W sensie takim, że często mam tak, że dochodzi do mnie później dopiero, prawda? Tak jak zdobywasz medal, usiadasz potem i kurde, zdobyłam medal, tak? Że to dochodzi po czasie, tak? I no tak, i to było tyle też fajne, że wiadomo, fotografia sportowa wiąże się z tym, że musisz być szybko wszędzie. A tutaj musiałam wejść do studia, uspokoić się. Większość z tych zdjęć jest wykonana też techniką analogową, czyli miałam to było takie kolejne trochę chciałam wyjść z tej takiej strefy komfortu, coś nowego też się nauczyć i sięgnęłam po prostu po aparat analogowy, bo super. Ja już niestety należę do takiego rocznika, że nie uczyłam się na analogu robić zdjęć, tylko od razu była cyfra, tak? Lustrzanki były naszym pierwszym narzędziem, tak? Więc to też było fajne, bo jakby jakąś kolejną umiejętność czegoś się nauczyłam, tak? I wydaje mi się, że też fajnie to po prostu wyszło. I to dodało wartości też temu projektowi. Czyli spokojna sesja, podczas której nie musiałaś nigdzie biec. I tak za dużo zdjęć zrobiłam, wiem. No dobra, ale jeszcze przed chwilą Asia powiedziała, że jak obejrzy Spodo Paryżu, będzie miała na pewno wzrusz. Być może ciarki, tak jak na tym spocie. A przyznaj się, ile razy robiąc swoje zdjęcia, robiąc przeróżne sesje, zatęskniłaś za tym sportem i jednak chciałabyś być po tej drugiej stronie. Wiesz co, właśnie nie mam czegoś takiego. To był taki zamknięty rozdział i tak z hukiem zamknęłam te drzwi. Okay. Ja biegam 3-4 razy w tygodniu, ale biegam po prostu dychę z telefonem, z aplikacją. I to jest po prostu tak śmieszne, że dopiero niedawno kupiłam sobie zegarek, żeby mieć, bo po prostu miałam taki... Może wstręt to za duże słowo, ale nie chciałam mieć nic do czynienia z dzienniczkiem treningowym, z jakimiś sztywnymi zasadami, tylko po prostu traktować bieganie, bo bieganie tak wrosło, że to jest po prostu czynność no, fizjologiczna. Jakbym nie wyszła biegać w tygodniu, to bym oszalała, po prostu muszę, tak? Każdy chyba biegacz to rozumie i wie, o co chodzi. Zdecydowanie. Ale jeżeli chodzi o tę rywalizację, takie coś, to już jest zamknięty rozdział. Ja już jakby, można powiedzieć, się wyszalałam. I po prostu ten czas się skończył i nie mam no regrets, po prostu tak miało być. Oczywiście czasem myślę, kurde, było mi stać tak naprawdę na taki i taki wynik, a mogłam lepiej, ale tak naprawdę, no, co by było gdyby, to jest takie bezsensowne trochę, prawda, wracanie i rozkminianie tej przeszłości, lepiej się zająć czymś innym. No i super. Że coś się zaczyna, trzeba super. Się z tym pogodzić i iść do przodu. Tak, oczywiście. Ola pokazuje, że nie trzeba zawsze biegać z zegarkiem i z aplikacją, tylko można kochać bieganie tak po prostu. I propagujemy to dziś. Trzeba mieć jakąś tam aplikację, żeby widzieć, jak tam, w jakim tempie biegniesz dzisiaj, ale tak, bez nie trzeba. No dobrze. Pierwsze zdjęcie, z którego oficjalnie możesz usiąść, spojrzeć sobie w twarz w lustrze i powiedzieć: jestem dumna. Nie było takiego momentu jeszcze chyba. No co? Nie wiem. To jest Asia takie Jóźwik. Intymne pytanie. Co mnie pytacie w ogóle? Znaczy to jest tak, że pewne zdjęcia po prostu miały znaczenie dla mnie, dla mojej jakby
kariery, nazwijmy to wielkimi słowami. Na przykład pierwsza wygrana w konkursie fotograficznym i to było takie zdjęcie, no dość totalnie takie backstage'owe, zaobserwowane gdzieś. To była taka płotkarka, która wykonywała taniec przed startem. I to była moja pierwsza nagroda, którą był konkurs BZWBK Press Photo. No i to zdjęcie, no ja w ogóle bym nie przypuszczała, że ono zaistnieje w takiej właśnie przestrzeni i naprawdę mi bardzo, bardzo to pomogło, bo to był 2015 bądź 16 rok i właśnie wygrałam ten konkurs. Zawsze przede wszystkim marzyłam, żeby być w ogóle nominowaną w tym konkursie, to był taki konkurs legenda, można powiedzieć. I ja dopiero jakby zaczynająca wygrałam i to było dla mnie coś wspaniałego, motywującego. W ogóle byłam chyba w trzecim miesiącu ciąży, jak wygrałam tą nagrodę i tak sobie myślę, no super. Dobrze się zaczyna. No i no tak, to było takie zdjęcie, które miało jakiś wpływ później na dalsze moje losy, można powiedzieć, że, no, że mi pomogło. Ładnie się potoczyły. Ja tylko kilka zakreślonych przeczytam. Według mnie ważnych, ale może ty masz inny swój ranking. Pewnie to zdjęcie, co jest takie zdjęcie przeszkodowców i oni przed startem, jeden przed startem tak przekrzywia głowę. To było też unikalne zdjęcie, no, którego nikt nie zrobił, tylko ja. Pokażemy więc, to zdjęcie pod kątem 90 i ono, stopni. I tak, i ono też było nagrodzone w Grand Press Photo, tak. Więc tak, to jest zdjęcie, które bardzo lubię. Moi drodzy, fotoreporter roku 2021, pierwsze miejsce w kategorii sport. Grand Press Photo 2020, pierwsze miejsce sport. Zdjęcie pojedyncze. Fotoreporter roku 2020, nominacja sport. Wielki konkurs fotograficzny National Geographic 2019, pierwsze miejsce w kategorii reportaż. Przeczytam cztery nagrody, jest ich 20. Asia w swojej karierze fotograficznej zdobywa średnio 2,5 nagrody w roku. Czyli ja. Pomyliłeś. Za dużo Asi. Dobrze, już mogło. Każdy zrozumiał. Jest mnie za dużo, muszę być. Tak, no te nagrody to jest tak jak medale, Asia, prawda? To kręci po prostu. Mm-hmm. I no, nie ukrywam, że to, że byłam sportowcem, no, tym bardziej mnie to, jak w tym roku właśnie niestety nie dostałam nominacji w takim konkursie, w którym co roku mam nominację i tak myślę, Jezu, naprawdę? I taki poczułam smutek, bo takie to jest coś takiego właśnie, że to trochę uzależnia, można powiedzieć, że jest to taka adrenalina, której też potrzebujesz i taki cały czas ten, że chcesz się sprawdzić, tak? Więc to też jest takie fajne, że fotografowie mają taką możliwość, że są właśnie te konkursy i możemy swoje zdjęcia wysyłać i pokazywać też dalej innym, tak? Więc tak, tak, konkursy mają znaczenie. Niektórzy fotografowie mówią, że nie, ale wydaje mi się, że kłamią. Nieprawda. Też myślę, każdy że kłamią. Każdy lubi małą rywalizację. Pomyliłam was, bo Asia, ty na swoim koncie masz też tyle nagród, że już po prostu oszalałam. I aż tyle, że do tej pory jeszcze żadnego nie przyniosłam do naszego studia. Czekam na to z utęsknieniem. Ale Ola, czy ty się czujesz spełniona? Nie, no co ty? Dlaczego? Jeszcze wszystko przed Olą. Dopiero początek. Nie, no już jest tak, że muszę czasem się uspokoić i na przykład odpuścić coś, bo już po prostu na przykład tam byłam. I nie muszę robić tego kolejny raz. I czasem sobie właśnie muszę taką autoterapię zrobić, żeby się właśnie uspokoić, że już nie muszę za czymś gonić, bo już to mam, już to zrobiłam, już tam byłam, już wiem, jak to smakuje. I spoko, teraz coś inny odkryję, jak to jest. Ale ja już to zrobiłam, tak? I nie muszę po raz kolejny udowadniać czegoś, tak? Też sobie może bardziej niż komuś. Oczywiście teraz mam taki komfort, że współpracuję z agencją Reuters i jest to dla mnie no, coś wspaniałego, bo mam na przykład już zapewniony wyjazd na Igrzyska Olimpijskie i to jest bardzo trudna droga, żeby się w ogóle dostać, tylko dziesiątka fotografów dostaje tak naprawdę nominacje i może jechać, tak? W sensie gorzej, no łatwiej minimum chyba zrobić. Chyba łatwiej.
I wiem, że no, mnóstwo fotografów marzy, żeby pojechać. No teraz Paryż jest no, osiągalny, prawda? To nie jest jakoś, to pewno będzie drogi wyjazd, ale bardziej osiągalny niż właśnie Tokio na przykład, tak? I po prostu marzy mi się, żebym jak najwięcej igrzysk mogła sfotografować. Wtedy może się uspokoić. No właśnie stąd było to pytanie. Reuters, Igrzyska Olimpijskie, 20 nagród i myślę, że nie wszystkie jeszcze tutaj mam wypisane, więc... A ja bym chciała nawiązać do tych 20 Proszę nagród. Bardzo. Powiedziałaś, że zdobyłaś pierwszą nagrodę, gdy byłaś w trzecim miesiącu ciąży. Tak. Czyli przez cały okres, jak byłaś w ciąży i potem już miałaś dziecko, to dziecko dorastało, ty zdobywałaś te nagrody. Cały czas. Ola... Jak to jest być tak zdolną, utytułowaną fotografką, która jest wszędzie i obok tego jednak bardzo dobrą mamą? No musisz zapytać mojego syna. Tak, no, kupiłam kolejne Lego dzisiaj, więc chyba jestem normalna. Nie, no, ale tak, no to jest wieczny też dylemat moim zdaniem w tym zawodzie, że... Jest mało kobiet, szczególnie w fotografii sportowej, ale ogólnie fotoreporterek jest... Teraz wydaje mi się, co, jakby się odradza to, ale być mamą i być fotoreporterką jest bardzo trudne do pogodzenia. Gdyby nie moja rodzina, przyjaciele, pomoc eksmęża, to bym nie mogła w sobie wyjeżdżać na pewno na takie imprezy. Plus oczywiście... To też jest tak, że pojawia się jakieś takie poczucie winy. I nie tylko ja tak mam. Pytałam właśnie koleżanek, które mają dzieci i które są fotoreporterkami, że właśnie myślisz o sobie, że no zostawiasz to dziecko. Pierwszy raz zostawiłam Franka, jak miał 9 miesięcy i poleciałam do Londynu na Mistrzostwa Świata na 2 tygodnie. Wow. No to było tyle dobre, że odstawiłam go od piersi i miałam jakby później spokój, tak? No ale tak naprawdę nic mu nie było, był w moim rodzinnym domu. Ale ty zabrałaś go wtedy ze sobą, czy nie? Tak, a w ogóle ja miałam taką motywację, miałam ciężkie przeżycia, bo gdy urodziłam synka, no to rozpadło się moje małżeństwo i musiałam zbierać się z parteru i dać radę. Miałam takiej, to było może śmieszne, ale nie martwiłam się jakby o bycie mamą, tylko martwiłam się, o kurczę, czy ja będę mogła dalej realizować swoje marzenie i być o tym, aby być fotoreporterką sportową. I bo wiedziałam, że naprawdę chcę być w tym zawodzie i no po prostu no muszę dać radę i nie dam sobie mówić, że nie mogę. I właśnie już po 3 miesiącach czy 4 wróciłam do pracy, poleciałam na halowe Mistrzostwa Europy do Belgradu, wzięłam opiekunkę Anitę, pozdrawiam cię Anitka, przyjaciółkę Anitę, która mi właśnie pomogła i poleciałyśmy z Frankiem 4-miesięcznym w podróż. No jak teraz o tym myślę, no to kurde, szalona byłam, tak? Ale to było też no fajne, bo dałyśmy radę. To było takie śmieszne, bo w przerwach między sesjami ja tam przychodziłam po prostu go karmić. Czasem ktoś z lekkoatletów, w ogóle Marcin Lewandowski raz trzymał Franka, bo tam Anita chwilkę potrzebowała przerwy i po prostu są takie śmieszne historie, że Marcin Lewandowski nawet pomagał mi tam, dzięki Marcin. Nawet o tym nie wie, chyba już nie pamięta. Ale no to są takie teraz anegdoty, typu właśnie, że Franek leciał i pani Irenka Szewińska leciała tym samym samolotem i Franek ma zdjęcie z panią Irenką, jak jej na kolanach siedzi. Więc to była wspaniała podróż i taki też dla mnie super, moi koledzy byli w szoku w ogóle, że ja wróciłam. Ale to było bardzo, bardzo dla mnie potrzebne, żeby wziąć się w garść i po prostu walczyć o swoje, tak? I że nie ma rzeczy też, może to jest takie wyświechtane, nie ma rzeczy niemożliwych, ale wszystko jest możliwe, jeśli dobrze to zaplanujesz i zorganizujesz, tak? I to trybi po prostu. No i to było, udało się wszystko. Było fajne przeżycie i bardzo znaczące, tak? Że powróciłam szybko. Czyli fotografia cię uratowała też. Mhm. Tak, później powstał pomysł, żeby zrobić ten projekt Not Ordinary Girl.
I to było też fajne, że praca stała się taką, można powiedzieć, metodą autoterapii, że zamiast się zagłębiać w jakieś tam te swoje problemy, no to po prostu przekuwasz jakieś tam niepowodzenia na pracę nad sobą, bo tak naprawdę to jest najwspanialsze, że możesz po prostu nad sobą pracować i nie poddawać się, tak, nawet jeśli jest mega, mega ciężko. Tak można dojść do siebie też po jakichś trudach i rzeczywiście jak jest ta motywacja jakaś wewnętrzna, wiesz co chcesz robić w życiu, no to jest o wiele łatwiej oczywiście, tak? Jakby sobie poradzić z jakimiś tam problemami. Także fotografia mnie uratowała też. No, jakiś dziękujemy film. Fotografii w tym miejscu. Tak, Olu, jesteś bardzo silną kobietą, bo no, wiele kobiet po takim przeżyciu, bo jednak no, będąc z małym dzieckiem, doświadczając w tej chwili, w danym momencie jednak rozwodu, no jest to traumatyczne przeżycie i to jak z tego wyszłaś obronną ręką, z tą oto kartką pełną nagród. No widzisz, może to było mi potrzebne. Z pięknym teraz uśmiechem na twarzy. Dostać kopa i zrobić coś porządnego z tym. Nie, ja jestem bardzo pogodzona ze wszystkim, co się wydarzyło. Jakby nie mam żadnego żalu, więc wszystko miało być tak, jak być, jak się wydarzyło, więc niczego nie żałuję. Porada do góry i idziemy dalej. Okay. Życie jest spoko. No pewnie, że jest. Życie jest super. Ja może już odbiegając od twojego ciężkiego momentu w życiu, bo został on zamknięty, podsumowany, że widocznie musiał być. Poradziłaś sobie z nim i na pewno wiele z niego lekcji wyniosłaś. Tak. Na pewno. Tak, to w ogóle pewnie jesteś teraz inną osobą. Szkoła życia i nie, super. Jestem wdzięczna za to, co się wydarzyło. Bieganie z aparatem pomaga. No właśnie, odnośnie aparatu. Etyka fotografa. Bo w różnych dziedzinach fotografii ta etyka jest trochę zmienna. Pod tytułem, jak jesteś fotografem przyrodniczym, to nie wiem, nie depczesz jakichś roślin, nie jesteś głośno, nie zostawiasz zapachów. Jeżeli jesteś reporterem wojennym, no to również to ma swoje przełożenie. Na pewno znasz przykłady przeróżnego przekroczenia tej etyki fotografów. Na przykład małe dziecko i sęp, na przykład biegnący uchodźcy, a fotograf podłożył jednemu uchodźcy, który uciekał z dzieckiem, nogę, żeby miał lepsze ujęcia i wiele, wiele innych, których może nie będę tutaj przytaczać. Jak to jest w etyce fotografa sportowego? Czy są takie momenty, kiedy mówisz stop, jak no, odkładam swoją maszynę i idę do człowieka, żeby mu, nie wiem, pomóc, przytulić, zrobić jakieś ludzkie odruchy, a nie tylko muszę mieć dobre zdjęcie do kolejnej nagrody. Jak ty teraz mówisz o tych takich trudniejszych tematach, no to właśnie fotografowałam ponad rok temu uchodźców na przejściu granicznym w Medyce. I właśnie widok ukraińskich kobiet głównie, bo głównie kobiety, prawda, mogły z dziećmi lub jeżeli była większa rodzina, to wtedy też mężczyzna przekraczać granicę. No i tam właśnie no, mnóstwo łez, mnóstwo jakby cierpienia się widziało, ale też jest tak, że ty musisz jakby pozostać mimo wszystko jakby poza, tak? Nie możesz też ingerować jakby w te wydarzenia, no ale była tam jedna kobieta, która po prostu szła i te łzy jej tak ciekły i ja po prostu nie mogłam wytrzymać, podeszłam do niej i ją przytuliłam, bo po prostu... A teoretycznie wtedy miała być najlepsze zdjęcia. Znaczy to też jest tak, że robisz te zdjęcia, kiedy, ale jakby wiesz, że już masz, no to nie ciągniesz tego tematu, tylko no właśnie to jest zawsze najgorsze, jak fotoreporterzy traktują przedmiotowo po prostu ludzi, tak? To jest straszne, tak? A jeżeli chodzi o sport, no to są też oczywiście pewne zasady, których fotograf sportowy musi zawsze przestrzegać, czyli najświętsza zasada to jest nie przeszkadzać sportowcowi, tak? Przecież osoba, która na przykład szykuje się do skoku, koncentruje się przed biegiem, no to wyobraź sobie, że nagle ktoś, proszę zapozuj mi tu do zdjęcia i coś tam krzyczy, no to po prostu tak
Oczywiście przed startem. Jakby ktoś coś takiego zrobił, no to od razu by stracił akredytację, więc jakby ludzie, którzy dostają tam akredytację, wiedzą, że nie mogą tak robić. Ale czasem się zdarza, że widać, że ktoś tam przekracza jakieś tam granice plus. Teraz w ogóle jest troszeczkę, wydaje mi się, łatwiej, bo pamiętasz, Asia, jak lustrzanki robiły wam zdjęcie, no to cały czas słyszałaś trrr, trrr, czy może to wyłączałaś ten, że nic nie słyszałaś. Często słyszałam. Ale często słyszałaś, bo teraz mamy po prostu cichą migawkę i nawet sportowiec ma no teraz większy komfort, moim zdaniem nie czuję, że tych kamer, tych spojrzeń naszych, ale jak najbardziej my zawsze musimy być... po prostu nie ingerować w wydarzenia, tak? Czasem oczywiście się zdarzy typu, że ktoś rzuca flagę i trafia ta flaga w ciebie, no to podasz tą flagę, tak? Albo ktoś mnie czasem poprosi, podasz mi wodę, no to dobra, podam wodę, tak? Oczywiście, albo też kiedyś właśnie często lubiłam takie robić zdjęcia, lubię nadal tego zmęczenia po biegu, ale czasem jak już widzisz, że ktoś jest tak zmęczony, to właśnie podajesz mu wody i nie robisz zdjęcia, bo po prostu to nie ma, no wystarczy, tak. Ale tak, trzeba zawsze wczuć się, tak, być empatycznym. Właśnie jak widzisz, że ktoś po prostu przeżywa na przykład jakiś dramat, nie dostał się do finału, tak, no to po prostu, no... być, wczuwać się w to, co ta osoba może przeżywać, jakby nie, nie wiem, nie zagadywać, zapozujesz czy coś, jakby totalnie trzeba jakby zapomnieć o jakichś takich egoistycznych jakichś potrzebach do zdjęcia, tak, tylko po prostu fotografujesz to, co widzisz, tak, i ja to właśnie uwielbiam też, że wszystko jest, po prostu jesteś obserwatorem i wyłapujesz te momenty i pokazujesz je dalej, tak, i tą historię. Tym bardziej jako były sportowiec, to jesteś w stanie wczuć się w te emocje i wiedzieć, co tam można, czego nie można. Tak, oczywiście nie na takim poziomie startowałam, ale mogę sobie wyobrazić. Olu, ty startujesz na takim poziomie, ale w fotografii sportowej. Dokładnie. Ale właśnie nie tylko sportowej, jak już wspomniałaś. Nie fotografujesz tylko sportu, ale jeździsz też na ważne wydarzenia polityczne. Jakim ostatnio byłeś świadkiem wydarzenia? Bo myślę, że to też warto wspomnieć. A tak, ostatnio to była wielka, huczna wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce, więc też... Do portfolio. Kolejny odhaczone. Raz, bo rok temu był, tak, też. Więc to też jest fajne. Fotografowanie prezydentów USA to jest zawsze jakoś tak ekscytujące. Jednocześnie fajnie, że w Polsce po raz kolejny raz tak się tak naprawdę nie zdarzyło w przeciągu nie pamiętam ilu lat, kolejna wizyta prezydenta USA w Polsce, to zawsze jest raz na jakieś tam 5 lat, a u nas 2 razy w ciągu 2 lat, tak, więc też, to też jest takie nobilitujące. Właśnie pracując dla agencji Reuters jest to bardzo fajne, że możesz też robić newsy. Ja bardzo też lubię newsy, szczególnie jakieś protesty, chodzenie na jakieś demonstracje, to są też fajne zdjęcia akcji i właśnie doświadczenie fotografa sportowego też się bardzo przydaje. Plus szybkie nogi też się przydają, typu jak jest 11 listopada u nas, wiecie o co to chodzi. To kiedyś, ale nie dostałaś żadnej racy. Kiedyś dostałam petardą. Odbiła się od tarczy policjanta i trafiła we mnie i wybuchła mi w nodze, tak, mam bliznę nawet do dzisiaj. Na szczęście nic poważnego się nie stało, trochę krwi się polało, ale no... Posłuchaj, też mam bliznę po kolcach, widzisz? Poświęcie. Tak. Tak, więc to jest też ta adrenalinka. Tak. Ale ty chyba lubisz. Tak, lubię. Tam petardą trochę, a co, będę blizna na całe życie. Właśnie ja bardzo mocno zachęcam do śledzenia profilu Aleksandry Renin Creatives, ponieważ tam jest po prostu wszystko. Oprócz tego, że przepiękne zdjęcia z różnych wydarzeń, to jak ona wygląda na podczas tych wydarzeń. Tu aparat, tam aparat, jeszcze w nogach jeden stoi. Oprócz tego ciągle biegająca po stadionie, jak inni zawodnicy. Właśnie jest to naprawdę fenomen. Nie można biegać tak naprawdę. Czasem po prostu udaje, że nie biegnę, idę szybszym krokiem. Nie. Można. Biegniesz wtedy. Tak, ja też utknęłam na twoim koncie. Jak gdzieś szedłem, to biegłem, jak to mówił Forrest. To prawda. No właśnie, Ola, ty kochasz robić zdjęcia komuś. A jak to jest ze zdjęciami twoimi? Mojeju. Lubisz, nie lubisz? Nie, no tak naprawdę taki jakiś jeden profesjonalny portret to mam zrobiony właśnie w 2018 roku.
Więc kurczę, muszę chyba odświeżyć. Chyba czas odświeżyć. Ale to jest problem. 5 lat. Tak. No zrobienie selfie nawet jest ciężkie. Ale to tak, takie chyba przypadłość. Ale pracuję nad tym. A powiedz, kiedy możemy spodziewać się jakiegoś wernisażu? A właśnie, wiesz co, Asia, myślałam, powiem ci to teraz, żeby odświeżyć naszą wystawę Not Ordinary Girl, bo tak naprawdę z tego projektu pozostała też fajna wystawa. I mamy naprawdę co pokazać. I myślałam, żeby pokazać się gdzieś naszą wystawę jeszcze. Więc może to. Aktualnie jakby zaprzestałam tych projektów. Troszkę mnie COVID rozregulował w takim sensie, że zawsze po kalendarzu było takie spotkanie i to był taki też fajny kontakt z tymi odbiorcami tych zdjęć, którzy mogli przyjść i porozmawiać ze sportowcami, wziąć autograf. To też takie było bardzo fajne. Ja bym chciała jeszcze wrócić do jednego projektu pod tytułem Wannabe. A, tak. I to jest o tyle fajny projekt, tak, ponieważ również Ada Sułek wzięła w nim udział, jak i Pia Skrzyżowska. Tak. Wannabe. I sama opowiedz, co się wydarzyło po tym. Tak, to było coś fajnego, bo ja sobie wytypowałam sportowców młodych, którzy mieli zatrzęsnąć lekkoatletyką w Polsce. I to był właśnie rok olimpijski. I tak naprawdę większość z nich zrobiła minima i pojechała na igrzyska. I teraz... Czy to oznacza, że niesiesz za sobą jakąś magiczną moc do zdobywania? To był taki fajny projekt. I swoje marzenia? Zatrzymujemy ją tutaj. Nie wiem, czy... Ale to było coś takiego fajnego, bo... Oni tak się zaangażowali i mieliśmy taki fajny wyjazd. O, właśnie piękna. Ada jest piękna nasza. Zrobiliśmy zdjęcie w Karpaczu z panem burmistrzem, który nam pomógł zrealizować też logistycznie całe to przedsięwzięcie. I przez 2 dni właśnie robiliśmy zdjęcia na tym pięknym stadionie w Karpaczu. Tak, Ada bardzo fajnie... Tak, i tutaj mamy Pię z Krzyszowską, która jest teraz naszą po prostu gwiazdą płotkarską. Tu jest Angelika Sarna, Kornelia Lesiewicz, Mateusz Borkowski, no, Krzysiu Rożnicki, który wspaniały talent i niestety właśnie powstrzymuje jego kontuzja przed realizowaniem wyższych celów. Klaudia Kazimierska też wyjechała do Stanów. I tu właśnie Pia, nasza moc. No jedno z lepszych zdjęć chyba w tej Pia. Mhm. Ola, COVID się skończył. Czas na kolejne projekty. Czekamy na nie. Z rozrzewnieniem teraz tak poczułam to rozrzewnienie, że fajnie by było coś zrobić. Chyba mnie zachęcacie. Być może ten podcast właśnie był po to. To jest właśnie po nie, to wszystko, żeby ruszyć z kopyta i dalej robić fajne projekty. Na pewno pierwsza się dowiecie. No dobra, a jeżeli miałabym takie marzenie, żeby Aleksandra Szmigiel zrobiła mi sesję zdjęciową, czy to jest jakkolwiek możliwe, czy takie nazwisko już pracuje tylko dla prezydentów Stanów Zjednoczonych, Reutersa i igrzysk? Oczywiście i bardzo zawsze się cieszę, jak ktoś chce, żebym mu zrobiła właśnie jakąś tam małą sesję, czy jakieś zdjęcia z zawodów, jak najbardziej, to jest super. Ale jednak konikiem dalej jest sport i zawody. Tak, tak, to są moje główne buty, w które wchodzę z komfortem. No dobrze. To w takim razie powiedz nam, kiedy jakiś większy bieg w twoim życiu? Nawiązując jeszcze może na koniec do biegania. Taki w sensie, co się szykuje? A, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie będą teraz w sierpniu. Wyczekuję z utęsknieniem na pewno tej imprezy. Ale po której stronie będziesz? Obiektywu oczywiście. No właśnie, ja pytam. Ale startuję na 800 metrów. Ale w biegach mediów! O, to jest śmieszne. To jest taka historia, że zawsze jest okazja dla dziennikarzy, że mogą wystartować przy okazji Mistrzostw Świata. Jest organizowany taki bieg dla fanów po prostu, do wszystkich ludzi mediów. I na 800 metrów. Więc to jest coś tak fajnego i 2 razy udało mi się wygrać to. No nie inaczej. Raz właśnie w Londynie, w tym przełomowym Londynie, kiedy po tej ciąży chyba pobiegłam 2:20, nie wiem, 5, 7, coś takiego. No to nieźle nawet. I wygrałam właśnie tam.
Brawo, było śmiesznie. Raz miałam też przygodę, że w Pekinie w 2015, kiedy można było powiedzieć, że byłam świeżo po zakończeniu kariery sportowej i tam wtedy podczas tego biegu naderwałam Achillesa. Tak, 200 metrów przed metą. I teraz każdy, kto nas słucha, łapie się za Achillesa. Tak, to było coś, no coś niesamowitego, bo miałam jakieś... Bo ja się przyszykowywałam do tego startu i po prostu miałam jakieś tam zapalenie, które zignorowałam i założyłam kolce do tego biegu, no i wtedy po prostu mnie to opuściło. I właśnie wtedy z tą taką nogą kulejącą zrobiłam to zdjęcie, które wygrało konkurs ten. O nie. Bo po prostu nie mogłam, musiałam siedzieć w miejscu bardziej niż biegać i no, czasem też to na dobre wychodzi, że musisz gdzieś siedzieć w miejscu i masz wtedy więcej. Może jest tak, że nieważne gdzie, nieważne co, ty po prostu, Ola, robisz znakomite zdjęcia. Trzeba się dostosowywać do sytuacji po prostu jakoś. Jest takie pytanie w naszym podcaście, które zadajemy każdej gościni. Myślę, że najwyższa pora, skoro już poznaliśmy Olę od przeróżnych stron. Ola, za czym w życiu biegniesz? O Boże, czy ja wiem? Trudne pytanie, za czym biegnę? Za czym biegnę? Na pewno wciąż biegnę za jakimś takim zdjęciem, który po prostu zaznam jakiegoś spokoju, że zrobiłam dobrą robotę. I tak jakieś takie... Każdemu fotografowi się marzy takie zdjęcie. To był właśnie mój kolega Kai Paffenbach, który zrobił zdjęcie, ikoniczne zdjęcie Usaina Bolta. Na pewno znacie je, kiedy Usain biegnie i się ogląda na drugiego zawodnika. Tak. No to właśnie on zrobił, kolega z Reutersa, z którym pracuję na właśnie pozycji infield. On jest autorem tego zdjęcia. No i jakby to jest zdjęcie, które ma już, on ma w swojej historii no, ikoniczne zdjęcie, które tak jak które przeszło do popkultury, można powiedzieć, tak? I wydaje mi się, że to jest taki moje marzenie, żeby kiedyś zrobić taką fotografię. Miałam też marzenie, żeby mieć nagrodę w konkursie WordPress Photo, ale teraz tak zasady pozmieniali tego konkursu, że jakby sport zniknął, nie ma kategorii sport, tylko jakoś tam zrobili regiony. Więc nie wiem, czy to się... Może kiedyś mi się uda coś tam osiągnąć w tym temacie, ale zobaczymy. Ale to były takie moje marzenia. A czy twój 6,5-letni Franek pójdzie w stronę mamy pod tytułem mamy fotografki, czy mamy biegaczki? Fotografuję, to jest no niesamowite. Tak, zrobiłam taki eksperyment. Wzięłam Franka na Mistrzostwa Polski Juniorów, młodzików, przepraszam. W zeszłym roku były w Lublinie. I dałam mu aparat profesjonalny. Ten aparat. Troszkę inny model, ale tak, bardzo podobny. I popracował ze mną ramię w ramię i było coś tak wspaniałego patrzeć, jak on intuicyjnie naprawdę świetnie potrafił się ułożyć do zdjęcia, bo naprawdę ta pozycja, żeby znaleźć, to jest większość roboty, to jest właśnie to, że musisz znaleźć odpowiednią pozycję do wykonania danego zdjęcia. No i on no świetnie sobie radził, i tam kolega nam porobił nawet zdjęcia, no po prostu najsłodsze zdjęcia, jakie z nim mam chyba. I naprawdę przy pomocy oczywiście mnie, bo ja tam później mu wyedytowałam jego materiał, bo porobił tam. Wyszło naprawdę chyba 5-6 takich no, super zdjęć, wow, które opublikowałam nawet u siebie na Instagramie i się śmiałam, że na pewno on ma o wiele większy talent niż ja, jak zaczynałam. I tak, bo moje początki były karkołomne, takie jak, no, teraz jakby ktoś mi pokazał te moje zdjęcia, to bym chyba się spaliła ze wstydu, tak. Ale właśnie to też jest fajne, że nieważne właśnie jak zaczynasz, że początki są zawsze trudne, ważny jest ten moment, żeby wytrwać i ja też jestem takim typem, że nauczyłam się na własnych błędach i to też jest fajna szkoła, tak. Bo po prostu jak popełnisz ten błąd, to najbardziej cię później boli i pamiętasz, żeby tego nie robić, tak? Tak jak dotykanie gorącego palnika, tak? Każdy się uczy na błędach. Tak, ale tak, więc ciekawe, jak to się potoczy. No zachęcam go do tego, bo to jest też fajna pasja i fajnie by było. No wyczuwam, że tutaj będziemy mieć drugiego mistrza. Trzymamy kciuki. Super, dzięki dziewczyny. Moi drodzy, dzisiejszym gościem Aleksandra Szmigiel była
I zachęcamy, tak jak już Asia podkreśliła wielokrotnie, do śledzenia jej poczynań, bo jak mówi sama, dopiero się rozkręca. I te 8 lat kariery, 2,5 nagrody rocznie, jak do tej pory, to dopiero wielki początek. Ola, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję, jesteście że wspaniała i fajny duet z was. Przyjęłaś nasze zaproszenie, podzieliłaś się swoją historią i inspirujesz. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że następnym razem, jak do nas przyjdziesz, to Kasia będzie musiała drukować tak z 15 minut tych kartek, żeby tutaj mieć wszystkie. Jestem tego pewna. Trzymamy kciuki. Dziewczyny. Bieganie.pl